Ewangelia dnia dzisiejszego nakłada na nas bardzo trudne zadanie. Jezus mówi do nas o bardzo trudnej sprawie, dlatego że my, ludzie XXI wieku, nie chcemy, a może przede wszystkim nie potrafimy, czekać. A dziś w Ewangelii rozbrzmiewa bardzo mocno, bądźcie czujni, czekajcie. Nie potrafimy, bo jesteśmy ludźmi, którzy żyją bardzo szybko i wszystkie sprawy dzisiaj muszą załatwiane być w trybie natychmiastowym. Wystarczy pomyśleć o kolejkach przedświątecznych w sklepach. Na samą myśl dostajemy drgawek, bo myślimy sobie, ile czasu zmarnujemy. Jezus mówi: czuwajcie. Dodatkowo podkreśla, że nie wiadomo, kiedy przyjdzie Pan, więc to nasze oczekiwanie jest bardzo nieokreślone. Może być krótkie, a może być bardzo, bardzo długie. Ale nasz Zbawiciel nie pozostawia nas bez podpowiedzi, jak sobie z tym zadaniem poradzić. Cała Ewangelia to opis sług, którzy oczekują na przyjście Pana, prawie cała, bo Jezus daje nam Cię jedno krótkie polecenie niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. I to jest sposób na realizację tego trudnego zadania, oczekiwania na przyjście Pana. Zapalone pochodnie, pochodnie, które rozświetlają nasze serca, pochodnie, które rozświetlają ten świat dla innych ludzi, pochodnie, które nie pozwalają ukryć w naszym wnętrzu wszelkich przewinień, słabości i grzechu, które nakazują nam żyć w świetle prawdy i miłości, a jednocześnie dzięki temu, kiedy trzymamy te pochodnie, nakazują nam być świadkami miłości Jezusa rozświetlać mroki tego świata dla innych ludzi. I przepasane biodra, biodra przepasane jako symbol tych, którzy potrafią służyć, potrafią służyć drugiemu człowiekowi. A więc służba drugiemu oraz dbanie o własne wnętrze, rozświetlanie siebie światłem Chrystusa, by potem z tym światłem i służbą iść do drugiego człowieka, to jedyna recepta na to, by pięknie oczekiwać na przyjście Pana. Chciejmy podjąć się tego trudnego, ale bardzo potrzebnego zadania, bo naprawdę w chwili, której się nie spodziewamy, syn człowieczy przyjdzie.